dla zakochanych i bezdomnych, wędrowców, których trapi pech. Jest jedno miejsce, które szczęście im zapewni, na ciepłą strawę świeży chleb. Jest jedno miejsce, które szczęście im zapewni, na ciepłą strawę świeży chleb. Bo to jest zajazd podróżą, podróżą czerwoną jak płomień, gdzie wino płynie strumieniami przy dźwiękach gitary. Czas nam płynie wolno. Witam bardzo gorąco w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Dnia Zbigniewa Herberta w Pabianicach. Mam dzisiaj przyjemność witać w imieniu naszej pani dyrektor, która niestety jest nieobecna, ale myślę, że wszyscy tygodnie reprezentujemy. Otwieramy wernisaż, myślę, bardzo ciekawy i wyjątkowy. Do tej pory myślałam, że mam swojego faworyta, jeżeli chodzi o kwiaty, i stawiałam zawsze na tulipany. Kojarzyły mi się z wiosną, z czymś świeżym, nowym. Za każdym razem ten tulipan wydawał mi się taki zupełnie inny. A tymczasem, kiedy towarzyszyłam tutaj, jak pan Janusz przygotowywał wernisaż i pozwoliłam sobie dzisiaj zakraść się, kiedy jeszcze było zupełnie cicho, obejrzałam te zdjęcia i przyznam, panie Januszu, namieszał pan w moim sercu. Róże również są przepiękne. Wśród w ogóle wszystkich zdjęć mam swojego takiego faworyta, ale ja bym przede wszystkim chciała, jestem gaduła, więc nie chciałabym za długo tutaj mówić, bo pan, myślę, najbardziej pan Janusz tutaj Śmiałowski opowie o tym, jak te zdjęcia powstały, a przede wszystkim przedstawi również współautorów i swoich przyjaciół. Bardzo bym prosiła, panie Januszu, daj głos. No właśnie, chciałem tutaj zaprosić współautorkę wierszy, znaczy autorkę wierszy, współautorkę tej wystawy, no i kolegę, który tutaj będzie okraszał swoimi zdolnościami wokalnymi i grą na gitarze kolegę, czyli koleżanka Kuchciak Brancewicz, której jest autorką wszystkich tych wierszy tutaj, no i kolega, który teraz po zakończeniu tego otwarcia wszystkich zapraszamy na taki wieczorek poetycko śpiewający w wykonaniu właśnie koleżanki i kolegi. Ja najpierw pozwolę sobie, pani Mirosławo, kwieta najpierw, pani Róża, przepraszam, nie ma tu panów. Jeszcze nie się panie, tak, bardzo proszę i oddaję głos. No i też chciałbym powiedzieć, jak to się rodziło, czyli po prostu my razem, że tak powiem, jesteśmy z jednej takiej paczki, czyli takich miłośników gór, i razem jeździmy w góry, no i z tej jakby znajomości, przyjaźni właśnie zrodziły się te wszystkie, no zrodziła się ta wystawa. No i może oddam głos koleżance, która dużo lepiej potrafi się wypowiedzieć w tym temacie. Jak to zresztą można tu przeczytać. Proszę bardzo. Prawdą jest, że złączyła nas turystyka, czyli miłość do gór. Natomiast każdy z nas coś dodatkowego robi, czyli się zajmuje, jakieś hobby ma swoje. Powiem, że nowe wiersze ja pisałam dużo, dużo wcześniej, ale taki wiersz od siebie, czyli coś, co mnie zainspirowało wtedy. Natomiast kiedy Janusz pierwszy raz, bo to nie jest pierwsza wystawa nasza wspólna, kiedy podszedł i zapytał, czy napisze wiersze do wystawy, to tak powiem, znak wykrzyknik sobie postawiłam zapytanie, czy ja dam radę. Prawda? No to jest takie pisanie na temat troszeczkę, no nie nawet troszeczkę inne. Natomiast wielka radość, bo kiedy przysłał mi pierwsze zdjęcia, to po prostu byłam zachwycona nimi i chyba napisałam 30 wierszy 20 kilka dni. Po prostu tak, no zresztą widzicie Państwo, zachwyt jeden wielki. Ja naturę kocham, tym bardziej
łatwo mi pisać w tym momencie, prawda? Bo chyba jednak o architekturze bym nie napisała, ale nie wiem, jeszcze wyzwanie przed nami. Natomiast kręci to, kręci, po prostu inspiruje i budujemy się wspólnie, proszę Państwa, bo to nie jest tak, że ja robię to dla siebie, tak? Ale to robię dla Janusza. Robię to dla przyjaciół, którzy są z nami zawsze i robię to dla Państwa w sumie też, no bo to najważniejsze, żeby się dzielić tak jak generalnie no kwiat. Kwiat jest piękny, jak w ogrodzie rośnie, prawda? Ale wtedy, kiedy jest dawany z miłości, w dowodzie przyjaźni, szacunku, uznania, no to wtedy ma tą swoją wartość. Natomiast, proszę Państwa, ja już mnie zaskoczył tematem i na początku mówię fajnie, ale potem mówi nie, no jeden temat, róże i tulipany, no nie wiem, czy ja napiszę. No tak było do pierwszego zdjęcia. Jak już przysłał zdjęcia, no to już się rozpisałam. Natomiast Janusz przed, jak już był termin i miejsce tej wystawy, to przysłał mi któregoś dnia taki swój wierszyk modelski, który jest bardzo, uważam, na miejscu na tej wystawie. Pani róża, pan tulipan, co brylują nam w urodzie, nigdy spotkać się nie mogą, choć oboje są w ogrodzie. Kiedy wiosną pan tulipan stroszy swoje piękne płatki, pani róży jeszcze nie ma, bo szykuje swoje szatki. A gdy róża w pełnej krasie, tulipana wtedy nie ma. No jak tu spotkać da się? Pięknie gra i śpiewa i zapraszamy. W tej drugiej części jeszcze chwilę Państwu damy, a potem sobie usiądziemy i taki powiedzmy będzie wieczorek poetycko-muzyczny. Czyli ja kilka wierszy, Darek kilka piosenek, a potem idziemy na żywioł, czyli co w duszy gra. Chcieliśmy wszystkim Państwu podziękować za tak liczne przybycie, no bo dla nas to jest miernik tego, co zrobiliśmy. Ja również dołączę się do podziękowań, że jesteście Państwo z nami. Zapraszamy fotografię pani róża, pan tulipan, do tego piękna poezja, później jeszcze do tego muzyka. Cóż chcieć więcej? Ten wieczór naprawdę będzie piękny i ja to wiem. Tak, także dziękuję, zapraszamy. Ale na pewno Panie Januszu, tym razem w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury zawitał Pan z fotografią kwiatów. To znaczy kwiaty to jest taki niby banalny temat, ale muszę powiedzieć, że tych banalnych tematów teraz się unika, a są tak piękne, że trudno po prostu im się oprzeć. I przede wszystkim to są kwiaty sfotografowane w Afloparku, muszę powiedzieć, że no, chociaż nie wszystkie, ale większość z Afloparku, no tam właśnie w tym sezonie odkryłem ten Afropark, no i tam trochę chodziłem, no i tak mi się udało trochę zrobić. Natomiast tyle chciałem powiedzieć, że no teraz wszyscy chcą pokazywać jakieś szokujące rzeczy, czymś się wyróżniać. No i muszę powiedzieć, że no jakby ta brzydota wkracza powoli do tej sztuki i to jest po tej całej rewolucji picassowskiej i tak dalej. Natomiast unika się rzeczywiście takich tematów, no, gdzie piękno się pokazuje, natomiast pokazuje się na ogół tą drugą stronę, czyli no, tą czasami brzydotę i szokuje się po prostu, żeby pokazać własne ja, natomiast no, ja w niektórych tych pokazach niewiele widzę. W jakich okolicznościach były zrobione te zdjęcia? Bo to są różne kwiaty w ich momentach rozwoju, rozkwitania. Czy pan szukał takich chwil, żeby właśnie uchwycić ten kwiat?
No, muszę powiedzieć, że wykupiłem sobie abonament do Afroparku i przy okazji różnych tam no, wizyt, gdzie no, związanych z pracą sobie przejeżdżałem i wpadałem na moment jakiś. No i to muszę powiedzieć, że różne momenty były i to były poranki i takie wieczorne momenty i no i stąd właśnie tu, w każdym razie to są takie chwilowe wizyty tam do pół godziny i no i stąd się urodziło to, te zdjęcia tam się urodziły wtedy. Pod każdym zdjęciem jest oprawione w ramce słowo pisane. No to już od, no od chyba 2 albo nawet 3 lat współpracuję właśnie z taką, z moimi przyjaciółmi z Beskidzkiej grupy, z grupy przewodników beskidzkich. No i to przy okazji tam wymyślamy, to koleżanka wymyśla te wiersze, a kolega no ładnie śpiewa, no to też będzie tutaj miał okazję się wykazać. No, to już jest chyba nasza 5. czy nawet 6. wystawa wspólna, także no już dograliśmy ten temat i także no, no i poza tym te wiersze jednak coś tam mi pokazują, czego ja na przykład nie widzę. Na przykład tutaj taki był kropka. No i właśnie szukałem na tym zdjęciu właśnie kropki, no i znalazłem i dopasowałem w końcu ten wiersz do, bo też czasem się tak bawimy, że koleżanka pisze, a ja zgaduję, do czego to pasuje. Czyli jaka kolejność powstawania? Najpierw fotografia, później wiersz, czy najpierw wiersz, a później no jest, fotografia? Najpierw jest fotografia, potem koleżanka pisze, a ja potem czytam, zgaduję. No, ostatnio tutaj to były na przykład piękne okręty, zakręty, czyli architektura. No tak, tak, tak. Natomiast zabiera do was tam wiersz i musiał przeczytać to wiersz. Kwiaty to nie jedyne, jak gdyby, nie jedyna fascynacja pana, prawda? Bo nie tylko kwiaty można zobaczyć na pańskich zdjęciach. To znaczy, ja fotografuję to, co mi się generalnie podoba i tylko tym się sugeruję, już nie sugeruję się całkiem niczym innym. Czyli po prostu jak coś mi się podoba, na przykład ta ostatnia wystawa związana właśnie z tym budownictwem drewnianym, z tymi pięknymi cerkiewkami, no to fotografuję, a jak mi się uzbiera trochę tych zdjęć, no to powstaje wystawa. No jakoś na razie to ciągnę, ale coraz mniej mam. To zapytam, jaki będzie materiał na kolejną wystawę? To znaczy, ja już mam na parę wystaw materiał. I to znaczy tak, byłem w Kenii i mam dość fajne zdjęcia z Kenii. Szczególnie muszę powiedzieć, zafascynowała mnie uroda tamtejszych ludzi. No muszę powiedzieć, że jednak no już teraz podobnie słowo Murzyn to jest brzydkie, ale Murzyni jednak są piękni. To są takie rasowe Murzyn to jest dzieło sztuki. A Murzynka to już w ogóle. Czyli tematyczna, kenijska wystawa? No nie, jeszcze mam, no to już mówiłem, że jeszcze mam taką w kamieniu zaklętym. No też mam już gotową, no ale to
tam bardziej jest jakby ta wystawa nie jest tak piękna, a może bardziej na Wszystkich Świętych pasuje. Pan wiersz napisał o wyjątkowych kwiatach, czyli tulipanie i róży. Uznaną królewną w świecie kwiatów jest róża, to wszyscy o tym wiedzą. I rzeczywiście róża jest królową ogrodów letnich, jesiennych, aż do pierwszych przymrozków, jak widać na jednym zdjęciu. Natomiast tulipan jest królem ogrodów wiosennych. Ponieważ wiersze tutaj obecne na ścianie, to Państwo sobie mogli przeczytać, to ja już ich takich nie będę prezentować, bo i po co. Poszerzymy troszeczkę przyjemność. Wybrałam dla Państwa bukiet kwiatów, czyli wiersze, no kilkanaście tam chyba, 10 czy 11, które gdzieś w słowie swoim mają albo konkretny kwiat, albo jest mowa ogólnie kwiatów. Czyli zrobimy z Darkiem Darek Stępień, jak ktoś nie słyszał, mój kolega występujący tutaj z gitarą, śpiewający, grający. Ja się troszeczkę dopasuję do Darka, a Darek wybrał piosenki, które no, coś mu w duszy grało. Ale oczywiście kilka jest o kwiatkach w tym. Ponieważ jesteśmy grupą wędrującą, turystyczną, tam się poznaliśmy, to taki pierwszy wiersz o cykorii podróżnik, zwanej kwiecie inaczej, podróżnik błękitny. Na pewno Państwo znacie, bo on jest taki niebieściutki, wiele płatków ma i uśmiecha się do słońca rano. A tak w zestawieniu, ponieważ Darek wybrał pierwszą piosenkę Zajazd podróżą, gdzie pije się wino, to ja teraz o piciu kawy. Cykoria podróżnik. Oko otwiera jak kawa na dobry początek dnia. Błękitnieje niczym niebo w promieniach słońca. Wędrując w nim dzień cały, otwarta na przygody wędrowców. Przemierza łąki, pola, drogi bezdroża, nizin, wyżyn i gór. Zmęczona w zachodzie, tuli swe płatki do snu, mówiąc dobranoc nocnym buczęgom. I bezdomnych wędrowców, których trapi pech. Jest jedno miejsce, które szczęście im zapewni, na ciepłą strawę świeży chleb. Jest jedno miejsce, które szczęście im zapewni, na ciepłą strawę świeży chleb. Bo to jest zajazd podróżą, podróżą czerwoną jak płomień, gdzie wino płynie strumieniami przy dźwiękach gitary. Czas nam płynie wolno, tu możesz zjeść i wypić z nami. Gdy głód cię zdybie gdzieś na szlaku i nie masz sił, by dalej iść, uśmiech i bracie się i pędź do zagazku, on cię nakarmi, da ci pić. Uśmiech i bracie się i pędź do zajazdu, on cię nakarmi, da ci pić. Bo to jest zajazd podróżą, podróżą czerwoną jak płomień, gdzie wino płynie strumieniami przy dźwiękach gitary. Czas nam płynie wolno, tu możesz zjeść i wypić z nami. Choć niewygodne twoje łóżko i na poddaszu pokój ten, to czystą pościel masz i w kącie lustro, nic
co nosy własny nowy sen. To ty z tą pościerma ci w kącie lustro i co noc własny nowy sen. Oto jest zajazd podróżą czerwoną jak płomień, gdzie wina płynie strumieniami przy dźwiękach gitary. Czas nam płynie wolno, tu możesz zwieść i wybić z nami. Wymarzyć można sobie wszystko, to co do głowy przyjdzie nam. I ciemną nocą, kiedy gwiazdy błysną, przyśni się znowu zajazd nam. I ciemną nocą, kiedy gwiazdy błysną, przyśni się znowu zajazd nam. Bo to jest zajazd podróżą czerwoną jak płomień, gdzie wino płynie strumieniami przy dźwiękach gitary. Czas nam płynie wolno, tu możesz zjeść i wypić z nami. Napój mi manio osionego koniecka. Nie chcę mi napoi, bo się kunia boi, bo się kunia boję, bo jeszcze młoda. Nie chcę mi napoi, bo się kunia boi, bo się kunia boję, bo jeszcze młoda. W moim ogródeczku rośnie rozmaryn. Powiedz mi, Maniusiu, kto ci obalił? Jasienikowe ocka, jasienikowe ocka, bo się w moim serduszku tak zakochały. Jasienikowe ocka, jasienikowe ocka, bo się w moim serduszku tak zakochały.